No tradycja, tradycja i dzięki takim zawodnikom jak pan Skoczkę, nasz puszczanin, który no, w różnych miejscach potem mieszkał, ale zawsze jest sercem z nami, przyjeżdża do nas, to ona przetrwała, bo zainteresowanie bywa różne, większe i mniejsze, ale muszą być osoby, które po prostu zawsze tym żyją. Ja miałam okazję kiedyś spotkać pana w pociągu, jak jechaliśmy, pan jechał z ekipą ze Słowacji, przywiózł swoich przyjaciół i znajomych, także to jest ta osoba, która dba o to, żeby zawodnicy, wędkarze do Pucka przyjeżdżali na welonadę. Welonada Pucka zmienia się na lepsze, na gorsze, jak pan to ocenia? Troszeczkę mniej uczestników tego roku jest. No, dzisiaj dopisała pogoda, w zeszłym roku, dwa lata temu, no to musieli przerwać łowienie, bo pogoda nie dopisywała. Są grubsze ryby, ale łowi się ciężko, bardzo dużo ucieka. Mnie dzisiaj złapałem 10, ale 10 co najmniej uciekło. Na pewno mówił pan o jakichś takich sekretach prawdziwego puczanina. Jak łowi się puc? Trzeba umieć łowić, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. No ja łowiłem jeszcze jak w Pucku mieszkałem, teraz mieszkam w Niemczech, ale przyjeżdżam każdego roku. Pani burmistrz, miasto Puck chyba musi być naprawdę dumne, że ma taką imprezę dla wędkarzy. Jest dumne, oczywiście, tylko z każdej imprezy trzeba wyciągać wnioski. Bo zawsze może być lepiej, więc warto właśnie rozmawiać, pytać o przyczyny, o to, w jaki sposób się zmienia i w którą stronę powinniśmy iść. Ja to traktuję jako sztandarową imprezę, ale chciałabym, żeby było i więcej zawodników, więcej mieszkańców, więcej gości. Dzisiaj pogoda dopisała, prawda? Dopisała. Były takie przebłyski, troszeczkę wiatr powiał, duża fala była, troszkę pokropiło, no ale to należy, to jest nad morzem, tak powinno być, no. To jest najważniejsze, czyli do zobaczenia chyba za rok. No na pewno, no. Pan na pewno, to jest pewne. Ja jestem więcej niż pewny, jestem tu rodowity Kaszub. Kiedyś biegałem maratony, zresztą po całym świecie, a teraz łowię ryby. Nie jesteśmy może tak wtajemniczeni, co z tą belonadą, co z tą rybką będzie potem się działo? Jutro dostaniemy wędzone, a część tam będzie przyrządzona na spotkanie. Aha, czyli będzie... jutro, które złowimy, to dostają zawodnicy, wszyscy biorą ze sobą. Dziękuję państwu ślicznie. Z kim rozmawialiśmy? Jeszcze pan się przedstawi? Skoczkę Lech. No, rybka całkiem fajnie, lepiej niż w zeszłym roku. Warunki pogodowe troszkę popadały, ale generalnie dużo słońca i było bardzo ładnie. Na szczęście to bardzo nie wiało, także było bardzo sympatycznie. Ile udało się złowić? Ja złapałem akurat 8. W związku z tym, że jestem amatorem, to na pierwszą turę to jest naprawdę dla mnie całkiem fajnie. Także, a 5 mi zeszło, także w sumie jestem bardzo zadowolony. Było bardzo miło. W zeszłym roku akurat zająłem pierwsze miejsce w kategorii najdłuższa belona. Ale w tym roku kolega z mojego zespołu akurat dobrze rokuje, to również na pierwsze miejsce, bo złapał na razie póki co największą belonę. Także tego mu życzę, żeby był zwycięzcą w tym roku. Właśnie, proszę mi powiedzieć po raz kolejny, czyli który raz już pan przyjeżdża tutaj? Ja to już chyba 12 bodajże raz, także no, jestem stałym bywalcem. Także i różnie bywało z pogodą, ale teraz było bardzo fajnie, także bardzo jestem zadowolony, bardzo było miło. No. Dziękuję panu ślicznie. Z kim rozmawialiśmy? Jerzy Prościński z Gdańska. Również biorą udział kobiety. No tak, tak. Wyjątkowo tym razem też się wybrałam, zawsze w Polsce obserwatora się zjawiałam, a tym razem kolega mi namówił, spróbuj swoje siły, no i tak się tutaj zjawiłam. Skąd pani przyjechała do nas? Władysławowa. Czyli bliziutko. Proszę mi powiedzieć, Pucka Belonada, jak wrażenia po pierwszym dniu? Bardzo sympatycznie, tym bardziej mieliśmy małą akcję ratunkową w trakcie łowienia się. Napnęliśmy na łódeczkę przewróconą czterema panami, tak więc pełno wrażeń dzisiaj impreza. Super, no może mniej trochę ryb, ale... Wrażenia były świetne. Tak, widzieliśmy również, byliśmy tam na miejscu z kamerą. Proszę mi powiedzieć, czy łatwo się łowi tą pucką belonadę? Tak, no to jest wielka frajda. Ona w sumie sama atakuje blaszkę, tylko chciałem troszeczkę zachęcić. Ogólnie bardzo fajna frajda, polecam serdecznie. Ile udało się się złowić? No, tylko 5. Ale zawsze coś. Dziękuję ślicznie. Z kim rozmawialiśmy? Tamara Markowska. Baby.
usta sile sporządzania delikatnie drżą. Jedzą rybę, spontaniczna piosenka taka w Olfinie.